Dzień dobry, kochane. Witam Was bardzo gorąco na naszym podsumowującym spotkaniu, na takim finalizującym spotkaniu. Nasz warsztat Kobieta na rodziny. Zacznę od tego, o czym wspominałam. Zacznę od takiego podsumowania, od takiego zebrania w całość tego wszystkiego, co miałyśmy okazję wspólnie zrobić, tego wszystkiego, co działo się przez ostatnie 3 tygodnie. I kilka wskazówek, które być może będą jakby kontynuacją dalszej Waszej pracy. To, o czym chcę powiedzieć, tak jak wspomniałam wcześniej, jak wspominałam wiele razy wcześniej, cały ten warsztat, cały proces, przez który przechodziłyście, kobieta na rodziny, jest niczym innym, jak cofaniem się do początku, cofaniem się do tego miejsca, w którym urodziłaś się, w którym przyszłaś na świat i przyjęciem wszystkich tych jakości, które wtedy w tobie były, a po kolei tych, które się wydarzyły w twoim życiu, jako twojego doświadczenia, jako twojej mądrości i wzięcia z tej drogi, tylko i wyłącznie tego, co ci służy i tylko i wyłącznie tego, co dało ci lekcję i co przyniosło wewnętrzną mądrość. Gdybyśmy załamały czas, gdybyśmy wzięły taką kartkę papieru na jednej kartce, na jednej stronie narysowałybyśmy kropkę, która była waszymi narodzinami, waszym dniem narodzin, a po przeciwnej stronie, w odległości linii narysowałybyśmy drugą kropkę i byłoby to dzień dzisiejszy. Gdybyśmy tą kartkę zgięły na pół i załamały ją, te dwie kropki, gdyby się złączyły, byłyby w tym samym punkcie, ale różnica między nimi byłaby taka, że ta kropka waszych narodzin, tam byłyście kimś innym, tam miałyście oczekiwania, tam wchodziłyście z nadzieją i z otwartością w życie i w świat i do rodziny, w której się urodziłyście, mając nadzieję, że wasze życie będzie jakieś. I ta nadzieja, jeżeli wejdziemy w przestrzeń aspektu duchowego, to ta nadzieja już była bardzo ludzką nadzieją, ponieważ ze świadomości duchowej wiedziałaś, po co wchodzisz i wiedziałaś, z czym się będziesz mierzyć. Wchodząc w swoje ciało fizyczne, to wszystko zostało zapomniane i stało się ogromną twoją życiową przygodą i ogromnym twoim doświadczeniem i gigantycznym wyzwaniem, z którym musiałaś się zmierzyć. I to jest tak, jakby ten warsztat, i tak chciałabym, żebyś do niego podeszła, że ten warsztat jest takim swoistym przebudzeniem się ciebie. Przebudzeniem ciebie do tego, kim jesteś naprawdę. Bo przez x czasu w swoim życiu wierzyłaś i uwierzyłaś wszystkim ludziom naokoło, swoim bliskim, dalszym, bliższym krewnym, rodzicom, rodzinie, przyjaciołom, znajomym, kolegom, koleżankom, nauczycielom, pracodawcom, ludziom napotkanym. Uwierzyłaś, że jakaś jesteś, uwierzyłaś, że musisz być jakaś, uwierzyłaś, że jakaś nie możesz być, uwierzyłaś, że będą cię akceptować tylko jeśli. I stworzyłaś taki wzorzec, według którego chcesz się poruszać przez życie i według którego próbowałaś się poruszać przez to życie. I ten wzorzec był nieprawdziwym wzorcem, ponieważ to było tak jak ciągłe zadawanie sobie pytania, czy ja mam dzisiaj rano wstać lewą nogą, czy prawą, czy ja mam tą rolę ułożyć tak, czy mam ułożyć tak. Czy jeżeli ułożę ją w ten sposób, to wszyscy będą zadowoleni, czy jak położę łyżkę z tej strony przy moim talerzu, to czy będą szczęśliwi, czy dostanę po rękach, czy mogę jeść prawą ręką, czy muszę jeść lewą. Całe twoje życie było jak poruszaniem się po polu minowym i próbie nie nadepnięcia na tą minę i nie miało nic wspólnego z życiem i nic wspólnego z doświadczaniem. Ale głęboko wierzę, że ten warsztat jest czymś, co otwiera przed tobą bardzo szeroko bramy do zupełnie innego patrzenia na siebie jak na kobietę. To jest takie patrzenie, w którym nic nie musisz, wszystko możesz, w którym będziesz się uczyła brania od życia bez czucia się zobowiązaną, że musisz coś oddać.
gdzie będziesz uczyła się otrzymywania bez potrzeby i poczucia winy, że płynie za tym zadośćuczynienie. Bycie kobietą to jest bycie. To się przejawia poprzez bycie. To nie przejawia się poprzez robienie czegoś w jakiś konkretny sposób. To nie przejawia się poprzez spełnianie czyichś oczekiwań. To nie przejawia się poprzez bycie taką, a nie inną. Bycie kobietą w Twoim wydaniu, w Twojej jakości, to doświadczanie życia poprzez Twoje duchowe spojrzenie na aspekt tego życia. To doświadczanie życia z ciekawością, bez ograniczeń, bez limitów. Sprawdzanie, co jest dla mnie ok, a co dla mnie nie jest ok. Decydowanie, czego chcę więcej, a z czym chcę się już pożegnać. Co dla mnie nie jest, co ze mną już dalej nie rezonuje. To jest taki kierunek wolności kobiecej, o którym mam takie poczucie, że o tym rodzaju wolności kobiecej i o tej jakości bycia kobietą od wieków się nie mówiło. To jest tak, jakbyśmy nagle mogły zaprosić całą energię tych wszystkich kobiet do obecnych czasów, które kiedyś były palone na stosie za to, że były kobietami. Tych wszystkich kobiet sprzed czasów jeszcze wczesnych Słowian, które były bardzo mocno połączone z ziemią, z energią ziemi, które potrafiły w energii, w energetyce odpowiednimi gestami i odpowiednim układem swoich myśli, swojej energii kształtować swoje życie. Te kobiety nie musiały pokazywać palcami, podnieść te skarpetki. Te kobiety nie musiały mówić, lekcje zrób. Te kobiety nie musiały latać ze szmatką i po wszystkich sprzątać. Nie musiały krzyczeć, nie musiały się denerwować. One miały w sobie głęboką mądrość. Ale ta mądrość wynikała też z tego, że miały bardzo duży szacunek do siebie i tym samym szacunkiem obdarzały innych, bez oczekiwań. Jest to poziom i kierunek, do którego idzie cała ludzkość. I my kobiety zaczynamy ten kierunek nadawać. Zaczęłyśmy go nadawać dawno temu. W różny sposób, poprzez wszystkie ruchy feministyczne, poprzez walkę o nasze prawa, w ogóle poprzez walkę o wyrażanie siebie, poprzez walkę o równość, poprzez walkę o to, by móc decydować o własnym ciele. Ale te wszystkie walki, które były toczone, mogłabym powiedzieć, że były jedynie próbą sprawdzenia, który kierunek jest właściwy, ponieważ ten kierunek, o którym mówię, nie ma nic wspólnego z walką. Tam nie ma potrzeby walki, bo siła energii jest siłą większą niż wybuch bomby atomowej. Energia jest w stanie wszystko zmieść, zrównać z ziemią, jeżeli ktoś potrafi wykorzystać jej siłę. A wykorzystać jej siłę tylko można poprzez siłę umysłu i tego, jak my się czujemy. I to, jaką jesteś kobietą, to jak się czujesz jako kobieta, przekłada się na to, jaką jesteś matką, przekłada się na to, jaką jesteś żoną, przekłada się na to, jaką jesteś partnerką, przekłada się na to, jaką jesteś córką. Nie odwrotnie. Nie jest tak, że to, jaką jesteś matką, przekłada się na to, jaką jesteś kobietą. Że to, jaką jesteś córką, przekłada się na to, na jaką jesteś kobietą. Kobiecość, kobieca energia i kobieta w tobie, to, jaka ona jest w tobie, jaką ty widzisz siebie, w jaki sposób siebie widzisz, w jaki sposób siebie określasz, przekłada się na całe twoje życie, na wszystkie twoje jakości. I jesteśmy tak bardzo mocno połączone z czuciem, z naszym ciałem, z naszymi emocjami, ale połączone nie w świadomy sposób, bo w świadomy bardzo często nie chcemy być połączone. Chcemy się odseparować od emocji, bo nie umiemy sobą nawigować w tych emocjach. Chcemy się odseparować od ciała, bo nasze ciało się nam nie podoba. Chcemy odseparować się od naszego czucia, bo czucie jest za mocne i dostarczało nam wielu traum. Dzisiaj na jednej z sesji, które prowadziłam, cudownej sesji, rozmawiałyśmy o takim bardzo ważnym temacie, temacie, którego tutaj nie podjęłam, o temacie pozwolenia sobie na to, by okazać słabość, by pozwolić sobie na bycie słabą. Jako kobiety
mamy takie trzy jakości w sobie. I te trzy jakości najczęściej, one są bardzo mocno wykrzywione przez nasze doświadczenia dzieciństwa. To wykrzywienie powoduje, że patrzymy na świat poprzez skrzywdzenie, poprzez rany, poprzez traumy, poprzez takie mocne przyjęcie do siebie, że musimy mieć twardy tyłek, bo inaczej mocno odarwiemy. Mówi się, że ktoś ma miękkie serce, to musi mieć twardy tyłek, bo inaczej mocno dostanie. I my się nauczyłyśmy, wszystko to, co się wydarzyło w twoim życiu, wszystkie dramaty, wszystkie przejścia nauczyły cię jednego, że musisz być twarda, że musisz być taką twardzielką, że musisz sobie ze wszystkim radzić sama, że musisz znaleźć sposoby na to, by uzyskać to, by uzyskać tamto, by osiągnąć to. Że to samo bycie jest niewystarczające, że poproszenie, że chcesz czegoś, nie może zaistnieć. Że musisz na coś zapracować, musisz na coś zarobić, musisz w jakiś sposób nakombinować się, nakręcić różnymi ścieżkami, żeby coś się pojawiło w twoim życiu. I to płynie z naszego dzieciństwa, ta skorupa twarda, którą mamy, którą się otaczamy. Ona nas określa, ona nas chroni. I tak długo, przez tak długi czas, wiele z was było w tej skorupie i wciąż jest w niektórych miejscach waszego ciała energetycznego, jest gruba, gruba powłoka, taka zbroja jak u smoczycy, przez którą nie da się przedźgać żaden miecz, ani nie da się wbić żadnej szpilki. A jeśli gdzieś was coś ukuje, jakakolwiek szpileczka, jakikolwiek trigger, od razu doklejacie kolejne i kolejne warstwy, by następnym razem, nie daj Boże, was to nie dotknęło. W ten sposób jesteśmy otoczone wieloma warstwami zbroi. I ta zbroja, w niej siedzi mała dziewczynka. Mała dziewczynka, której nie wolno płakać, mała dziewczynka, której nie wolno krzyczeć, której nie wolno się smucić, której nie wolno się gniewać. I ona siedzi z tymi emocjami, ale w pewnym momencie tych emocji jest tak dużo, że gdzieś w tej zbroi następuje taki przeciek. Jest jakaś malutka dziurka gdzieś. I kiedy tych emocji jest za dużo, to przez tą dziurkę zaczyna się to sączyć. I u niektórych kobiet sączy się to w postaci takiego jadu. Ja to w ten sposób nazywam. To jest takie ciągłe i ciągłe narzekanie, biadolenie. To są te momenty, kiedy masz do czynienia z kobietą, która ma 60 lat albo 70, wciąż opowiada ci te same historie z dzieciństwa i te same dramaty. To jest wtedy, kiedy spotykasz się z kimś i ktoś non-stop narzeka na te same rzeczy. Na męża pijaka, na życie do niczego, na kraj beznadziejny. To są te momenty, kiedy ktoś sobie pozwala na takie sączenie się i sączenie tej żółci, tego jadu, bo nie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby się spotkać z tą małą osobą. Dzisiaj, kiedy na tej sesji rozmawiałyśmy, opowiadałam o tym, jak ważne jest, żeby pozwolić sobie na to, by okazać słabość. Ale żeby okazać słabość, taką, na której wzrośniesz, nie może być to słabość, która jest jęczeniem, czy narzekaniem, czy marudzeniem. Ta słabość, na której wzrośniesz, jest momentem, w którym jest źle i tobie jest źle i pozwalasz sobie być z emocjami. I nie udajesz, że jest dobrze. I nie udajesz, że prawo przyciągania działa w taki i w taki sposób, więc ty sobie na to nie pozwolisz. I nie odsuwasz niczego na bok. Pozwalasz sobie uznać to, co się z tobą dzieje. I największym, najmocniejszym krokiem jest wtedy, kiedy pozwalasz zrobić to przed inną kobietą. Ponieważ to jest najtrudniejsze dla nas. Szczególnie przed tą kobietą, która jest dla ciebie autorytetem. Przed tą, która gra matkę. Która przyjęła rolę matki, której ty widzisz matkę. I na którą projektujesz rany matczyną. Lub rany siostrzami. To są te dwie przestrzenie. Kiedy my kobiety
zaparzamy się, zaciskamy pięści, zaciskamy zęby i choćby nie wiem co, nie pozwalamy sobie pokazać jedna przed drugą, że mamy gorszy dzień, że nie dajemy rady, że coś idzie nie tak, że wcale nie jest tak super kolorowo w tym rozwoju, jak wszyscy mówią. I że tak naprawdę przez x czasu mówiłyśmy, że świetnie nam idzie i w ogóle super ekstra wszystko płynie, ale rzeczywistość jest taka, że przychodzi taki dzień i masz po prostu dosyć. Kiedy nie jesteś w stanie już więcej udźwignąć. Kiedy już nie jesteś w stanie zrobić nawet kroku do przodu. Napisać ani jednego więcej słowa w dzienniku. Wejść w ani minutę dłuższą medytację. To jest ten moment, w którym potrzebujesz drugiej kobiety. Drugiej kobiety. Takiej, przed którą się wstydzisz otworzyć. Takiej, przed którą zawsze grasz kogoś, kim czasem jesteś, ale nigdy przed nią się nie pokazujesz prawdziwa. Takiej, którą uważasz, że musisz przed nią trzymać musztrę, że musisz trzymać fason, że musisz pokazać twarz, że nie wolno ci być przed nią słabo. Przed tą kobietą, kiedy do niej usiądziesz, kiedy przed nią się otworzysz, kiedy nagrasz jej wiadomość, albo napiszesz jej wiadomość, albo zadzwonisz do niej i powiesz: chcę ci coś powiedzieć. Chcę się z tobą czymś podzielić, jeśli to jest okej dla ciebie, bo to jest ważne dla mnie, ale dzisiaj po prostu jest taki dzień w moim życiu, kiedy nie daję rady. Nie daję już rady. I nie chcę, żebyś mi dawała rady, nie chcę, żebyś mi mówiła, co mam zrobić. Chcę tylko, żebyś mnie wysłuchała i to jest ważne dla mnie, że zrobisz to ty, ponieważ przed tobą czułam największy wstyd. Ponieważ przed tobą zawsze uważałam, że muszę być jakaś, ponieważ byłaś dla mnie takim wzorem albo kobietą, z którą zawsze rywalizowałam, ale dzisiaj chcę to zmienić. Dzisiaj chcę stanąć przed tobą, spojrzeć w twarz, usiąść obok ciebie i powiedzieć, jak się czuję, i powiedzieć, jak mi źle. I chcę to zrobić, ponieważ przez cały czas, przez większość mojego życia, bałam się oceny. Bałam się, że kiedy coś takiego zrobię przed kobietą taką jak ty lub tobie podobną, to stracę swoją godność, stracę swoją tożsamość, stracę swój szacunek. Wyśmiejesz mnie, ocenisz. Kiedy zaczniesz mówić przed taką kobietą słowa, te, o których wspominam, zaczniesz otwierać swoją wrażliwość i pokazywać swoją słabość, ale nie słabość taką płynącą z przestrzeni bycia ofiarą, tylko słabość płynącą z odwagi. Ileż odwagi wymaga powiedzenie czegoś takiego? Ta słabość jest innym rodzajem słabości. Kiedy zrobisz to, będzie taki moment, kiedy coś w tobie pęknie, kiedy coś w tobie przeklika. I nieważne, co ta osoba zrobi, ważne jest, co ty ze sobą zrobisz. Nie ma nic z nami wspólnego z byciem kobietą, bycie twardzielką. To nie ma nic wspólnego. Bycie tą twardzielką jest niczym innym, jak zamknięcie siebie wrażliwej, jak uznanie, że ta wrażliwa cząstka nie ma racji bytu tu na ziemi i nie wolno jej być. Oczywiście, że to płynie z przeszłości. Oczywiście, że to twoje doświadczenia, kiedy ci nie pozwalano być słabą, kiedy nie pozwalano ci płakać, kiedy kazano ci się podnieść, kiedy upadłaś, kiedy kazano ci otrzeć kolana, wytrzeć łzy, przestać marudzić, przestać jęczeć, kiedy dostałaś lanie i wyznaczono ci czas, który masz na płakanie. Ale dzisiaj już nie jesteś tą dziewczynką i kiedy będziesz mogła się spotkać z tą sobą, z tą swoją wrażliwą cząstką, wtedy przestaniesz brać tak wiele na siebie, tak wiele na swoje barki. To będzie pierwszy krok do tego, żebyś mogła zobaczyć, że możesz podzielić się cząstką siebie i nie musisz jęczeć, i nie musisz narzekać, i nie musisz marudzić,
tylko po prostu możesz spotkać się z tymi emocjami. I na tym wzrośniesz. Jest to tak wyzwalające uczucie. Jest to uczucie tak gigantycznej miłości i zrozumienia dla siebie, które sobie dasz. Trudno jest znaleźć słowami opis tego, co się będzie z tobą działo. Gramy przed wszystkimi. Przed mężczyznami, przed kobietami udajemy. Wchodzimy w role, które nie pasują nam. Do tego stopnia, że zaczynamy grać przed sobą. Same przed sobą. Udawać. Wmawiać sobie, wciskać coś. Tymczasem jesteśmy jedynymi, które mogą dać sobie współczuć. Ale my tego współczucia oczekujemy od wszystkich na zewnątrz. Zobaczenia oczekujemy od wszystkich na zewnątrz. Pokochania oczekujemy od wszystkich na zewnątrz. Same nie jesteśmy w stanie sobie tego dać. A mamy nadzieję, że da nam ktoś więcej niż my jesteśmy w stanie sobie dać. Płacimy za dotyk. Idziemy na masaż, żeby ktoś nas z miłością masował. Żeby dotykał nasze ciało. Ale same sobie tego nie dajemy. Pewnych części naszego ciała nie chcemy dotknąć. Pozwalamy, by robił to lekarz, pielęgniarka, położna. Tak bardzo jesteśmy odseparowani od siebie. Ale ta kobieta, którą się rodzisz, ta, którą się stajesz, ta, która jest efektem procesu, to jest ta mała dziewczynka, która urodziła się x czasu temu i która poszła drogą, w której nie było traum, w której nie było żadnych trudnych zdarzeń, doświadczając życia, ciesząc się tym życiem, próbując jednego, drugiego, trzeciego, dotykając czegoś, co sprawiło ból i nie dostała po łapach za to. Zwyczajnie miała doświadczenie więcej, gdyby nie dotknęła. I to nie byłaś ty nią, ponieważ ty przeszłaś inną drogę. Ale to, co przyklejasz do siebie jako metki, jest tym, na czym wyrosłaś i tym, co myślisz, że stworzyło ciebie. I te metki, kiedy będziesz je odrywać, są jak takie błoto, które przyklejone do skóry i jest tego błota dużo, jest sklejone z tą skórą i przez lata przyklejone do tej skóry, gdybyś je odrywała, bo nie dałoby się go nasączyć, to odrywając, odrywałoby się ze skórą właściwą, tworzyłoby rany. I tym samym są te metki, tym samym są te naklejki, które na sobie masz, te określenia, te nazwy. Kiedy będziesz to odrywać w procesie, to będzie jak odrywanie tego błota, które odchodzi ze skóry. Będzie cię to tak bolało, że łatwiej będzie ci wziąć z powrotem to i przykleić z powrotem, żeby ból był mniejszy. Ten proces, o którym wspominałam, ten, który opublikowałam dla was w poniedziałek, jest tak mocnym procesem, bo nie zawsze jesteśmy gotowe na bycie tą kobietą. Jeśli masz ze sobą 40-50 lat albo więcej życia w środowisku i w tożsamości, którą miałaś, to tak jakbyś rolę z serialu przeniosła do swojego życia prawdziwego. Kiedy kogoś widzisz, jakiegoś aktora, który gra rolę w serialu i on gra w tą rolę w serialu przez 10-15 lat, kiedy go zobaczysz na ulicy, to ty nie mówisz do niego i nie nazywasz go imieniem i nazwiskiem prawdziwe. Tylko patrzysz na niego jak na tego członka serialu, jak na kogoś, kto w tym serialu jest i to staje się jego tożsamością. Nie inaczej. Kiedy staje się to jego tożsamością, jest to tym samym, co moment, w którym ty przyjmujesz to wszystko, co się wydarzyło w twoim życiu. Niektóre rzeczy nie będą ci pasowały. Niektóre rzeczy nie będą zgodne z twoimi wartościami.
To będą momenty, w których trzeba będzie usiąść i zobaczyć, czym te wartości są. Dlaczego nie chcesz na to się zgodzić? Dlaczego nie chcesz tego do siebie przyjąć? Dlaczego wizerunek, który zobaczyłaś, nie podoba ci się? Jakie masz oczekiwania względem siebie? Do czego cię to zmusza? Co to powoduje? Z czym będziesz musiała się pożegnać? Z czym będziesz musiała się zmierzyć? A czego nie chcesz? Co jest niewygodne? Czego się boisz? Z kim się obawiasz rozstać? Kogo boisz się stracić? To wszystko są lęki ciebie maleńkiej. Gdybyś miała absolutną wolność, wiedziała, że będziesz bezpieczna i możesz pójść tą drogą i nic złego się nie stanie, masz to gwarantowane, pewnie byłoby łatwiej, ale twój umysł nie przyjmuje niczego jako gwarantowane. Był taki moment, kiedy prowadząc siebie w tym procesie, w tej wizualizacji, którą opublikowałam dla was w poniedziałek, kiedy zobaczyłam siebie, swoje życie za 5 lat, to nie było miłe. Może nie tyle nie było miłe, ile było szokujące dla mnie. Ponieważ miałam inne wyobrażenie siebie. I to, co zobaczyłam, było dla mnie trudne. I potem z jakiś czas, kiedy robiłam tą wizualizację, zobaczyłam siebie jako kobietę bardzo dojrzałą, taką w wieku 70-80 lat, to, co zobaczyłam, było przerażające dla mnie, ale przerażające dlatego, że tak bardzo odbiegało od mojego stereotypu, od mojego widzenia siebie i tego, jak ja bym chciała spędzić tą starość. I nie było tam nic drastycznego, nie działa mi się żadna krzywda, wręcz odwrotnie, po prostu ta wizja nie zgadzała się z tym, co miałam w głowie. I zdarza się czasem, że dokładnie to samo dzieje się na sesjach. Raz w życiu zdarzyło mi się prowadzić kobietę, która zobaczyła własną wizję przyszłości. Ta wizja dla niej była tak inna i tak bardzo niezgodna z jej moralnością, że zrezygnowała. Nie chciała już więcej w ogóle wchodzić w żaden proces. Wyłączyła się kompletnie. Nie wiem, co się z nią dzieje teraz, bo to było kilka lat temu, ale to było tak mocne dla niej zderzenie się. I może tak być też u ciebie, że niektóre rzeczy, które będą się działy, będą konfrontujące. Żadna z nich nie będzie rzeczą, na którą nie jesteś gotowa, ale wiele z nich będzie takimi rzeczami, które będą cię wyrzucały z twojej strefy komfortu. Kiedy przestaniesz być dziewczynką, kiedy przestaniesz być malutką dziewczynką, kiedy przestaniesz być córeczką mamy, taty, kiedy przestaniesz być dziewczynką, którą się opiekuje twój partner, mąż, kiedy zaczniesz być kobietą i zaczniesz stawiać granice, zaczniesz mówić, czego chcesz, a czego nie chcesz, kiedy zaczniesz mówić, to mi się podoba, a to mi się nie podoba, kiedy zaczniesz mówić, jak chcesz być dotykana, jak chcesz być pieszczona, kiedy zaczniesz odkrywać siebie, swoje ciało i to, co lubisz i to, czym to ciało jest. To jest podróż składająca się z wielu elementów. To, co dotknęłyśmy na tym warsztacie, jest taką bazą i fundamentem, który pozwoli ci pójść dalej i głębiej, i głębiej, i głębiej. Ale pozostań ciekawa. Pozostań ciekawa siebie. Pytaj siebie. Zadawaj pytania dociekliwe. I pytaj, pytaj, pytaj. Nie ma granic w zadawaniu pytań. Chciej poznać siebie, dlaczego taka się stałaś, dlaczego taka jesteś i dlaczego wciąż taka jesteś, dlaczego wybierasz być taką, a nie inną, dlaczego otaczasz się takimi, a nie innymi ludźmi, dlaczego chcesz się ubierać w taki, a nie inny sposób, dlaczego drażni cię taka, a nie inna kobieta, co w tobie porusza, co w tobie dotyka, na co ty sobie nigdy byś nie pozwoliła i sięgając dalej, na co tobie nigdy nie pozwolono. To wszystko jest podróżą. Wszystkie na niej jesteśmy. Wszystkie idziemy w kierunku ogromnej, gigantycznej zmiany. To jest taka zmiana, w której może trochę trudno rozstawać się nam jest z tym starym. Ale jest to nieuniknione. Tak jak zmiany pór na ziemi, zmiany roku, zmiany pór roku. Tak samo jesteśmy my.
ta zmiana, która następuje, jest takim czymś, co musi nastąpić, żeby ten rozwój trwał, żebyśmy one się rozwijały. To, co było, to po prostu jest przestarzałe i to już nie działa. I naturalną rzeczą jest to, co się pojawi jako kolejne. Wszystko, co się dzieje na Ziemi, wszystko, co się dzieje we Wszechświecie, ukierunkowuje nas w tą stronę. I na ten moment wciąż jeszcze jest takie bardzo duże rozbicie i taka bardzo duża dwukierunkowość, bym powiedziała. Ten ziemski kierunek takiej natury, takiego energetycznego bycia w tej energii, tej duchowości i ta cywilizacja i technologia. I to wciąż jeszcze jest bardzo duży rozłam, ale wkrótce zacznie się to bardzo mocno zmieniać. My kobiety odgrywamy w tym ogromną rolę, bo to my nadajemy kierunek. Nadajemy kierunek kolejnym pokoleniom. I my mamy ogromną, ogromną władzę. To dlatego dawno temu została ona nam odebrana. Ponieważ siła, którą w sobie mamy, nie jest siłą mięśni, nie jest siłą fizyczną, jest siłą mocniejszą, jest siłą energii, silniejszą niż bomba atomowa w niszczeniu i silniejszą niż cokolwiek innego w kreowaniu. I tego Wam, kochane, życzę. Dzisiejsze nasze spotkanie jest takim finalizacją. Tak jak powiedziałam wcześniej, przez 3 tygodnie ta grupa jest dla Was. Możecie z niej korzystać, pisać, publikować, komentować. Ja tutaj jestem dla Was przez jeszcze 3 tygodnie od dzisiejszego dnia. Po tym okresie będziecie mogły wciąż korzystać z tego wszystkiego, co tutaj jest. Będzie natomiast wyłączone komentowanie i publikacja postów, ponieważ ja już tu nie będę miała przestrzeni, żeby zaglądać i żeby prowadzić dalej ten warsztat. Więc cokolwiek będzie się działo w Was i będziecie potrzebowały mojego wsparcia, zapraszam serdecznie.